Najpierw gratulacje na obie drużyny. To był bardzo, bardzo dobry mecz, bardzo gorąca atmosfera. Kibiców zrobili też super pracę. I myślę, że to było bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Przegraliśmy ostatni mecz w Pucharu Europejskim. I teraz to była bardzo dobra odpowiedź, jak graliśmy. To nie było łatwo. Mamy bardzo krótka rotacja w tym momencie, za dużo zawodników kontuzjowane i jestem bardzo dumny o co zrobiliśmy dzisiaj. Dziękuję. Więc podobnie gratuluję przede wszystkim Spójni. Dobrego meczu, walki. No i tak jak trener powiedział, gramy ciężkie mecze, cięższe jeszcze mecze w europejskich pucharach, więc bardzo nam zależy, by wygrywać i by lepiej wyglądać w polskiej lidze, więc ciężki teren, zwycięstwo, więc bardzo cieszy to. No i krótką rotacją, także trzeba to podkreślić, bo naprawdę dużo, dużo nam to sił kosztuje, więc cieszymy się, że wygraliśmy tutaj. Dzień dobry. Gratulacje dla drużyny Stołania. Wydaje mi się, że wynik trochę nie odzwierciedla, tam już było nawet minus 17 punktów, wynik nie odzwierciedla przebiegu tego spotkania. Na pewno 30 minut byliśmy mocno w grze. Niestety, no my mieliśmy problem dzisiaj z rzutami za 3 punkty. Trafiliśmy 4 na 17, a z tych 4, 2 albo 3, wtedy kiedy mecz już był rozstrzygnięty. Ale jak się popatrzy na to, że mamy 37 zbiórek, zespół z Torunia ma 36 zbiórek, za dużo strat, 17-13, ale na pewno walczyliśmy. To nie ulega wątpliwości. Torun to jest bardzo doświadczony zespół, mimo że grał bez trzech podstawowych zawodników. Niemniej jednak tu chcę podkreślić to, że my musimy być przygotowani do bardzo trudnych, ciężkich treningów i musimy budować naszą dyspozycję, ponieważ to prawda jest taka, że Toruń grający 2 mecze w tygodniu miał na tyle siły, żeby biegać i grać przez 40 minut, a nam tej koncentracji w końcówce zabrakło. Niemniej wydaje mi się, że mieliśmy kilka otwartych pozycji, mieliśmy swoje szanse w tym meczu, w drugiej, w trzeciej kwarcie, ale niestety nie udało się ich wykorzystać. Ale podkreślam jeszcze raz, bardzo gratuluję i bardzo dziękuję moim zawodnikom za walkę. Witam wszystkich. Ja krótko. Trzymaliśmy się, tak jak trener wspomniał, 3/4. O tym, że byliśmy w meczu i biliśmy się, świadczą minuty liderów drużyny z Torunia. Red 36, Hornsby 36. Ja wiem, że oni grają teraz z okrojoną rotacją, w okrojonym składzie, ale we wcześniejszych meczach ligowych więcej grali młodsi zawodnicy, jak Ratajczak, Kondraciuk i Grochowski. To jest znak, że naprawdę musieli być gotowi do końca. Zabrakło takiego przełamania z naszej strony. Trzymaliśmy się naprawdę cały czas blisko. Tu Torun uciekał na plus 7, my wracaliśmy na minus 2 i tak ta gra wyglądała. Zabrakło takiego przełamania, żebyśmy odskoczyli i poszli za ciosem. W czwartej kwarcie też brakło tak w kilku sytuacjach mądrości, zarówno w obronie, jak i w ataku. Torun, wiadomo, to jest topowa drużyna, mimo tych kontuzji wykorzystała to od razu, także walczyliśmy, zostawiliśmy dzisiaj co się da, czekamy na naszych kontuzjowanych graczy, bo z nimi ta gra troszeczkę inaczej wygląda. Są typowi shooterzy, którzy rozciągają tą grę, dostają piłkę, od razu oddają rzut, także dzisiaj byli bardzo przydatni, bo ten procent nie był wysoki. Niech wracają do zdrowia i czekamy na Legię. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. No właśnie, panie trenerze, jaka jest sytuacja Kacpra i Piotra Pamuły? No, na tą chwilę to Piotrek Pomoła był dzisiaj w Poznaniu na badaniach, musi przejść szczegółowe badania i wtedy będziemy mieli pełną diagnozę, jeżeli chodzi o jego sytuację. Natomiast jeżeli chodzi o Kacpra, to Kacper potrzebuje jeszcze 2 tygodni, ale
tak mi się wydaje. Nie chcemy ryzykować, mamy 3 tygodnie, nie chcemy ryzykować, nie chcemy, żeby Kacper zaczął za wcześnie, ponieważ jest, no, nie chcemy, żeby tak, chcemy, żeby on się wyleczył. Czy to prawda, że szukacie rozgrywającego, bo kilka razy się pojawiło z trenerem swoim? My mamy sytuację taką, że jesteśmy, klub ma swój budżet i mamy 5 graczy zagranicznych i ewentualnie nie możemy dokoptować zawodnika do zespołu, musimy wymienić. A wymiana od razu wiąże się z 6. licencją, która jest bardzo droga, więc cały czas analizujemy. Mamy 2 mecze, 1 wygraliśmy, 1 przegraliśmy. Staramy się przeglądać rynek, rozmawiamy. Nie podjęliśmy jeszcze na tą chwilę decyzji.